Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Tak jak w ostatnim filmie Wam wspominałam, wybieramy się na Madagaskar i właśnie dzisiaj przyszedł ten dzień. Jesteśmy już spakowani, idziemy tylko wymienić pieniądze i jedziemy na lotnisko. Także zabieram Was ze sobą w podróż na Madagaskar. Miłego oglądania. Wczoraj przyszło do nas wielkie pudło, a w nim były dwa przeźroczyste worki. I w środku, zobaczcie, taki jednorożec, jak my wcześniej mieliśmy na drinka. Luka ma ananasa, opaski na oczy Andziak z Luka, case'y na paszporty, tutaj z lemurem nawet z tyłu, zobaczcie. Typowo spersonalizowany pod ten wyjazd, no i to jest po prostu sztos. Zobaczcie, to jest ciastko, które możemy sobie zjeść i to jest telefon iPhone z Luki Instagramem, a to jest moje ciastko z moim Instagramem, też wszystko się zgadza. No i tutaj już najważniejsze, dostaliśmy bilety, także słuchajcie, mamy chwilę, już jesteśmy spakowani, zabieramy gadżety ze sobą i ahoj przygodo. Jesteśmy już na lotnisku, wjeżdżamy właśnie na terminal i chciałam Wam powiedzieć, że organizatorem wyjazdu jest Itaka oraz Kapsel i właśnie z tej okazji jedzie nas tak sporo. Mnie a czemu Ty masz pilniczek? Boże, wiecie co on zrobił? Okleiłem się super glue, jak kleiłem buta. Super. Nie mam biały, ale już nie tak bardzo. Przestań, w walizkę popsujesz. Sprowadź. Ostatnio, słuchajcie, miałam taką samą sytuację i przyjaciel Luki, Adrian, bardzo mądry, poradził mi, żebym wylała sobie na ręce Domestos. Tak, to jest mądry. Domestos i zaczęła szorować. No i niestety, jako że byłam już, była to impreza i byłyśmy z Domcią po piwie, stwierdziłyśmy, że to nie jest głupi pomysł, bo na pewno to wyżre. Wylałam, nic nie wyżarło, wręcz tylko miałam czerwone łapy. Masakra. Trzymajcie super glue z dala od dzieci. Z dala od dzieci. I od Angeliki, i ode mnie. I nie radzę używać Domestosu. Dobra, ile ja mówiłam? 201 czy 210? Znajdujemy się właśnie w busie, który zawiezie nas do hotelu. Powiem Wam, że czekaliśmy na lotnisku bardzo długo, ponieważ te walizki wychodziły powoli. Były trzy rundy, w końcu się doczekaliśmy. Ogólnie jest mega śmiesznie, ponieważ kontrola na lotnisku cały czas próbowała wyłudzić od nas łapówkę, ale w śmieszny sposób. I teraz czekamy na resztę ekipy. Zobaczcie, takim oto właśnie busem będziemy jechać do hotelu. Siedzenia są troszeczkę jak w dawnym Maluchu, także naprawdę możemy odczuć tą Afrykę. Jest mega klimat. W każdym razie czekamy już na całą naszą ekipę. Jest problem z walizkami, więc myślę, że my jeszcze tutaj sobie na nich przynajmniej pół godziny poczekamy i będziemy jechać. Pokażcie, co tam macie. Bardzo dobra. Co to jest? Jakaś woda z trawą cytrynową. To jest woda nie z butelki. Właśnie dojechaliśmy do hotelu, dostaliśmy klucz do pokoju i pani idzie z nami zaprowadzić nas i pokazać nam nasz pokój. Myślisz, że ta pani się nie skaleczy w nogi? Okej. Thank you. A, lodówka, dobrze, dobrze. Super, woda jest w środku. O
Okej. Okay. Bye. Bye, thank you. No i jak wrażenia? Czemu ty do pani mówisz? O, łazienka. Bo i tak nie zrozumie po angielsku. Tak prezentuje się nasz taras. Zobaczcie. I tutaj widok od razu z naszego tarasu. Wygląda to naprawdę przepięknie. Jesteśmy na Madagaskarze już od kilku godzin. Trochę nam się zeszło na lotnisku, troszeczkę też jechaliśmy. I powiem wam, że jeszcze tutaj nie spędziłam nawet całego dnia, a naprawdę da się tak odczuć, że jesteśmy w Afryce. Ludzie, klimat, roślinność, wszystko jest no typowe po prostu jak z filmów, także jestem naprawdę bardzo podekscytowana, bo jeszcze w Afryce nie byłam. Wyszliśmy już z naszego pokoju, idziemy teraz coś zjeść, bo wiem, że mamy porę lunchu i będziemy szukać jakiegoś basenu, położymy się. Ogólnie cała ekipa jest gdzieś porozrzucana po hotelu, więc nawet nie wiem, gdzie wszyscy są, może się złapiemy na obiedzie. Jeżeli chodzi o internet, to jest tutaj internet na całym obiekcie, jest Wi-Fi, ale nie jest to Wi-Fi jakieś szałowe. Nie jest źle, my też nie chcemy tutaj dużo czasu spędzać na telefonie, więc sam raz. Wiesz w ogóle, gdzie my mamy iść? Nie. Może chodźmy do tej recepcji, tutaj jest recepcja. Może to było idę. Hold straight. Yes, okay, thank you. Tutaj nikt nie mówi po angielsku. Wszyscy chyba rozmawiają po francusku, tak? No, jeszcze tym ich językiem. Tak, jeszcze w swoim języku, także ciężko się dogadać, ale jakoś na migi. Zobaczcie, idziemy cały czas i tutaj jest tak tropikalnie, dookoła pełno palm. Jesteśmy na plaży. Jak to na plaży? A, to może teraz jest, wiesz co, na plaży restauracja, tak jak na Dominikanie było. Jak plaża? Powiem wam, że wygląda to niebiańsko. Cudownie, nie mogę się doczekać, aż się tutaj położymy. Co tam sobie wybrałeś do jedzenia? Krewetki? Krewetki, ryż. Ja też. Kurczak, jakiś ostry sos podał, no i polecili, że bardzo mocno. Ja mam tutaj krewetki, sałatkę z ośmiornicą, pomidory i ryż. Trochę sobie ostatnio odpuściłam moją dietę, ale stwierdziłam, że na wyjeździe to nadrobię. Będę ćwiczyć, będę jeść zdrowo i może uda się schudnąć. Czemu się nie smarujesz? Co? Czemu się nie smarujesz? Po co? Jak to po co? No, ja chcę poleżeć, bo spać mi się chce. Dobrze. Się posmaruję. Dobrze. Zobaczcie, kogo ja tutaj złapałam. Hej. Jak się przypadkiem spotkałyśmy w tej rajskiej plaży? Całkiem przypadkiem. Słuchajcie, ja w ogóle się dowiedziałam, że Weronika będzie już na lotnisku, także widzicie, tak się złożyło. Wszyscy się gdzieś rozrzucili po obiekcie, my skończyłyśmy się opalać i idziemy teraz już do pokoi ogarniać się. Powiem wam, że się zdziwiłam, okazało się, że tutaj teraz jest zima i słońce jest do godziny 16:00 i teraz już jest, ale już tak... Już jest zachód, już jest nieciekawy, tak więc... Nie do opalania. Nie do opalania, trzeba przychodzić wcześniej na plażę, także zbieramy się, idziemy do pokoi, widzimy się później. Zobaczcie właśnie, jaki prezent. Jesteśmy w trakcie treningu, a tu wjechał... Co to jest? Flaming! Tutaj jeszcze mam zaraz... Ale jaki piękny koszyk! Zaraz to otworzymy. Co dostałeś? Koszyk. Nie, co? Też? Nie, ja torbę. Plecak i Flaminga. Ja, dziękujemy bardzo. I hajs. I hajs w środku, to najważniejsze. Ja! Może na łóżko, takiego łabędzia wam zrobimy. Fajnie, że już nadmuchaliście chociaż. Tak, tak, o, widzę, że tutaj coś zeszło. Ale prezent. A, bo się otworzyło. Zaraz skończymy trening i będziemy rozpakowywać. Dobrze. Dziękuję. Pa! Wracamy. Ale czad, co? No powiem wam, że tego się nie spodziewałam. Dobra, lecę, mamy teraz... Nie ma przerw w treningu, jedziemy trener, wasz trener jest zawsze gotowy. Jestem taka zdyszana, mamy trening. Zobaczcie, na naszym pięknym tarasie. Szeregowy zając. O Boże. Dobra, raz, prostuje się, super. Dwa. Trzy. Did you ever know somebody?
4, 3, 2, 1. I'm just here to tell my story. Jak to wygląda? Pokaż się tu. Zobaczcie, jak mój trener wygląda. Hola amigos, ¿cómo está? Dobra, no, co teraz? Teraz 5 podskoków, dwa na dole. Ty się nie dam rady tego zrobić. Dlaczego? Co wiesz, jej to nawet? Trzy. So I'm just here to tell you why. Jest już po treningu. Luka dał mi dobry wycisk. Co tam niesiesz? Musisz dodmuchać mu skrzydełko jedno, wiesz? Dmuchałem flaminga, dmuchałem jednorożca, to mogę dmuchać i wiesz. To jest flaming, tak? Flaming, ale zobaczcie, jaki piękny, taki perłowo-różowy. Padam po prostu. Teraz co będziemy na kolację zaraz iść, tak, nie? Ogarniamy się, jedziemy na kolację. Ale... Amigos. Fajny trening minił. Co chciałam powiedzieć, otworzymy co w tych torbach? Tak, chodź, ale to tu zróbmy, bo fajne światło. Dobra. Tak jak wam wcześniej mówiłam, organizatorami wyjazdu jest Itaka oraz Kapsel. I właśnie tutaj widzę, że ty masz jakąś... Chyba plecak jest, tak? Plecak masz Kapsel? Plecak, taki wiesz, matka plecak, no, fajny. Fajny. I zobacz, co tu masz, bandany. O, no, ale to na głowę mi się zmieszczą? Pewnie, że za tak. Za krótkie włosy mam teraz. Dobra, tu jest, mamy ten kocyk. O Jezu, jaki piękny! Ale jaki ładny, a może z drugiej strony jest gdzieś Andziaks? Już widzę na Instagramie moje zdjęcie, zobaczcie, tak będzie. Super. I na tle wody. Mamy kapelusz, Luka ma kapelusz, ja mam kapelusz. Tutaj jakieś koperty. Hajsy dla nas. Kolibre! Naprawdę? Czyli kolagen, który my pijemy, serio? My teraz jesteśmy w trakcie kuracji, słuchajcie, z tym. Fajnie, bo nie wzięliśmy ze sobą na wyjazd, nie? Dobra. O! Co to jest? Na insekty, spray. My akurat kupiliśmy sobie dwa też na wyjazd, ale fajny. Mówiła mi Asia o tym, że jest bardzo dobry. Czekajcie. Widzisz, ale masz dwie? Więcej. Po pierwsze, zobacz, jaki mam piękny. A co, ja nie mam takie same? Hashtag Andziaks. Nie, ja mam piękny taki łapacz snów. Piękny, co? No, ładny. Będziemy mieć takie dwa. Podoba ci się koszyczek? Mm-hmm. Tak, bardzo. Plaży. Nie mogę się doczekać, aż go użyję. Także prezenty, jak sami widzicie, naprawdę sztosikowe. Idziemy się teraz kąpać, bo jestem mega spocona po tym treningu. Zaraz mamy kolację, także zabieramy was na kolację, czy nie? Zabieramy ich? Tak. Co jest nie tak? Wiecie co? Ja o co go nie pytam przed kamerą, to on ma problem mi odpowiedzieć. W scenie 3-minutowej dostałem spytany o czy fajny koszyczek, czy fajny ręczniczek i nie wiem co tam jeszcze fajne było. A nie fajne? Fajne, bardzo fajne. Ja się cieszę. Obojętny mi jest, rozumiecie? Obojętnym, jak Angelika mnie pyta. To są prezenty! Ja wiem, ale obojętny mi jest, czy on ten kocyk, czy ten ręczniczek, czy ta koszulka, czy ten nie wiem co to, czapeczka. Wiesz jest. Co? A za każdym razem we vlogu pyta mnie, no i co nie ja powiem, nie? Nie doceniasz prezentów. Co? Nie doceniasz prezentów. Nie, widzisz, nie rozumiem. Rozumiem. Doceniam, jesteś tylko... jak każdy facet. Nie patrzysz na to wszystko jak my, kobiety. Właśnie, dokładnie. To jest dokładnie, twój błąd. Więc nie męcz mnie, proszę. I się ciesz swoimi kocyczkami. Super. Idę się kąpać. Pa. Jak jesteś spana, to teraz ty powiedz, co powiedziałaś. Bo ja powiem. Jak ty nie powiesz, co ja powiem? Angelika, jak wyłączyliśmy kamerę, powiedziała jednak, że ciężko jej będzie ten kocyczek dotknąć, bo to materiał, którego nie lubi. Taki właśnie, zobaczcie, taki jest właśnie, taka jest prawdomówność, świetny kocyk, ręczniczko kocyk, świetny, co? Jest przepiękny, mi się tak. To bardzo podoba, tylko ja nie lubię weluru ani takiego kocyka. No, co? Nie, jest super, będę leżeć. Piękny jest wizualnie, ale w dotyku jest taki materiał, jak nie lubię, ty będziesz na tym leżeć. Dziękujemy za prezenty.
kolejny zdrowy posiłek. Mamy tutaj jakąś cukinię, ryż, świnkę z ananasem i tutaj, zobaczcie, tutaj mam kawałek zebry. Powiem wam, że... Jak to nie? Nie? To nie jest zebra? Dlaczego tak mi powiedzieli, że zebra? To są te krowy, te garbate, co mijaliśmy. Te garbate krowy, co mijaliśmy. O nie, naprawdę. No to jeszcze dzisiaj ją mijałaś. Dlaczego mi wszyscy powiedzieli tam, że to jest zebra? Ale wszyscy też wzięli i mówią, wow, zebra, spróbujemy. Kochani, my się już z wami żegnamy, jesteśmy już po kolacji. Idziemy teraz do pokoju i stwierdziłam, że w pokoju mamy bardzo słabe światło, więc pożegnamy się już z wami teraz. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami dzisiejszy dzień. Widzimy się już w kolejnym vlogu z Madagaskaru. Jaki pan!